I przypomnę, że gościem Radia Z jest Michał Kowalsko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, który był wcześniej przewodniczącym, z tego co przez pamiętam. Przez chwilę. No przez chwilę właśnie. I tu są pytania, to kim pan jest, dlaczego pan był przez chwilę tym przewodniczącym? Czy Szymon Hołownia to jednak taka, można powiedzieć, ładna buzia do gadania, tak to jest, tak to jest firmu, sformułowane. Że tak... to, też, to też jeden z moich ulubionych, ulubionych przykładów Czy pan zarządza stylnego fotela? Du, 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 dum. No i tu się zaczynają tajemnice, teorie spiskowe. Szymon Hołownia, kropka, jest liderem, kropka, mówię z tymi żartami z mojej strony, e, jest liderem naszego ugrupowania, twarzą, głównym głosem i jest osobą, która od, odpowiada za funkcjonowanie naszej organizacji. My, jako zarząd partii, bo mówię tutaj o partii, bo, bo w tej organizacji ja uczestniczę, wspieramy go w tych działaniach, organizujemy pracę partii, organizujemy na przykład takie fronty, jak rozmowy o pakcie senackim, jak rozmowy z naszymi przymi partnerami z PSL i tak dalej i tak dalej i tak dalej. To jest, że tak powiem, normalna organizacja, w której jest lider, tak jak w innych polskich partiach politycznych, i jest cała struktura, której ja jestem częścią.